Cześć, z tej strony Iwona. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić dodging and burning w Lightroomie. Cześć, jeżeli nie wiecie, co to jest dodging and burning, to od razu Wam powiem, że jest to technika, która pozwala na rozjaśnianie świateł i przyciemnienie cieni. Wszystko po to, żeby zdjęcie wydawało się bardziej trójwymiarowe, czyli pracujemy z pędzlami, pracujemy bardzo lokalnie. Pracujemy też przyciemnianiem i rozjaśnianiem. I ta technika jest pewnie dobrze znana większości z Was, którzy już zetknęli się z fotografią portretową. I jest to technika, którą raczej wykonywali wszyscy w Photoshopie. Natomiast jakiś czas temu Lightroom rozwinął się na tyle, że pojawiły się nowe opcje, które pozwalają to bardzo fajnie zrobić również w Lightroomie. I dzisiaj Wam pokażę właśnie, jak to zrobić. Przejdźmy sobie do Lightrooma i od razu przejdziemy sobie do narzędzia pędzel. Bo jak mówiłam, będzie to praca bardzo lokalna. Klikamy sobie w narzędzie pędzel i w tym momencie powinien nam się tutaj rozwinąć dodatkowy paseczek. I ważne jest to, żebyście każdą taką pracę zaczęli od tego, żeby pędzel sobie wyczyścić. Czyli kliknąć dwukrotnie na napis efekt. Wtedy wszystkie suwaki przesuną się do środka, a obok pojawią się same zera. I też moja rada jest taka, żeby pracować sobie na flow około 50, na pewno nie na 100, ponieważ to bardzo utrudnia moim zdaniem pracę z pędzlami. Automask też wyłączamy w tym przypadku, nie będzie nam potrzebne, a jedyne co może to zepsuć. Efekty, więc wyłączamy automask i zabieramy się do pracy. Od razu zaznaczę, że jest coś takiego jak tutaj, gdzie pisze custom, są takie małe dwie strzałeczki. Jeżeli klikniemy w te dwie strzałeczki, to pojawi nam się rozwijane menu, gdzie znajdziecie coś takiego jak burn, darken i dodge, lighten. Są to ustawienia, takie jakby presety dla pędzla, powodujące, że pewne czynności zostaną tak jakby już wstępnie za nas ustawione. Jeżeli klikniemy sobie, od razu mówię, że ja tego w ogóle nie używam, ponieważ kliknięcie w burn, na przykład darken, powoduje to, że ekspozycja zmieni swoją pozycję na minus 30, co mogłabym równie dobrze z powodzeniem zrobić samemu, a co więcej, i tak bym pewnie robiła tak, że bym sobie to dostosowywała każdorazowo inaczej, więc nie ma za bardzo dla mnie sensu używanie jakichkolwiek tych presetów, natomiast tylko zaznaczam, że one tam są i jest taka opcja. Przejdziemy sobie teraz, przybliżymy sobie tutaj zdjęcie na te dziewczynki i zrobimy sobie taką rzecz, że w miejscach, gdzie mamy już ciemniejsze części, czyli na przykład tam, gdzie są te wgłębienia w tej sukience, pomalujemy sobie takim pędzlem, który ma ekspozycję na minus coś, na razie jeszcze nie wiem ile. Generalnie ustawiam to na jakimś tam poziomie, w tym momencie trochę przesadzonym, żebyście widzieli, co się dzieje. I wszędzie tam, gdzie widzę cień, to sobie maluję. Na pewno jest to dobrze robić za pomocą pisaka na tablecie graficznym. Jest też możliwość robienia tego maską, myszką bądź na touchpadzie, natomiast no, zależy, co komu wygodnie. Uważam, że pisak powinien być bardziej tutaj precyzyjny. Ja w tym momencie używam touchpada, ponieważ mam problem z jednoczesnym korzystaniem z tabletu i nagrywaniem tego filmiku. Malujemy tam, gdzie jest ciemno. Ja tylko dlatego, dla samego pokazania, co się będzie działo, maluję tutaj też miejsce, gdzie jest jasno. Bo teraz, gdybyśmy robili to tylko w ten sposób, to musielibyśmy być dość precyzyjni w malowaniu faktycznie tam, gdzie mamy cień, i nie malowaniu tam, gdzie mamy tego cienia. Co by było trudniejsze, musielibyśmy tutaj bardzo zbliżać, zwiększać ilość pędzla, faktycznie zaczęła być to praca taka artysty malarza. Natomiast Lightroom pozwala nam troszkę na ograniczenie działania tego filtra, którego nakładamy, czyli tego filtra, którego nakładamy pędzlem lokalnie, do obszarów, które już są w tym momencie na zdjęciu ciemne. I to dzieje się przez użycie czegoś tego, co się nazywa Range Mask. Jeżeli klikniemy sobie tutaj w Range Mask, przejdziemy sobie do opcji Luminance, czyli będziemy ograniczać maskę, czyli ograniczać działanie tego pędzla pod względem jasności zdjęcia poniżej. I to, o co nam chodziło w Burn, czyli przyciemnianiu, to było to, żeby to tyczyło się tylko i wyłącznie obszarów, które już są ciemne na zdjęciu.
I tu mamy takie coś, jak możemy sobie kliknąć Show Luminance Mask, wtedy nam się pojawi, pokaże nam się, gdzie takie zdjęcie w czarni i bieli, a z czerwonym kolorem pokaże nam, gdzie już sobie namalowaliśmy. Ja malowałam też na tym jasnym. I mamy też coś takiego jak range. I ten range to jest zasięg. Jeżeli sobie wyobrazimy ten pasek range jako histogram, na którym to histogramie po lewej stronie mamy ciemne obszary, a po prawej jasne, co możecie sobie jeszcze sprawdzić sobie przejeżdżając myszką na histogram i patrząc, że tutaj pojawia nam się hasło blacks, tutaj shadows, tutaj exposure, highlights i whites. Czyli po lewej stronie mamy blacks, czyli czarne, a po prawej stronie mamy whites, czyli jasne. Czyli w tym momencie to, co chcemy zrobić, to ograniczyć działanie tej maski do już ciemnych obszarów na zdjęciu. Więc przesuwamy sobie ten suwaczek w lewą stronę, żeby nam ten efekt zciągnął się, czyli starł się z tych jasnych obszarów. Przesuwamy sobie w lewą stronę i widzicie, że pierwsze co zniknęło w ogóle, to była ta plamka narysowana na białym obszarze, no bo tamten był najjaśniejszy i pierwsze kolejne zostały były usunięte. Im bardziej przesuniemy, tym bardziej zostanie to zdjęte z ciemnych obszarów, aż w końcu prawie, że w ogóle tego nie zostanie. I mamy tutaj jeszcze coś takiego jak smoothness. I ten smoothness, jeżeli jest niski, to widzicie taką bardzo ostrą krawędź tego namalowanego filtra. Jeżeli przeciągniecie smoothness na prawą stronę, to wtedy ta krawędź będzie bardzo miękka. I teraz czego ja używam? Najczęściej przy takiej pracy jak w tym momencie używałabym tego smoothness na trochę powiększonego. Ale zdarza się też tak, że z jakiegoś powodu chcę mieć właśnie jakieś takie wyraźne granice i kiedy tego smoothness używam właśnie na zmniejszonym tym, czyli przesuwam ten suwak w bardziej w lewą stronę. Wyłączamy sobie Show Luminance Mask, wtedy widzimy jeszcze raz zdjęcie, możemy sobie tutaj ruszyć tą ekspozycją w prawo i lewo, wtedy będziemy widzieć, co było przyciemnione. No i wreszcie, jeżeli zrobiliśmy już Burn, czyli Darken, to możemy zrobić Dodge, czyli lighten, czyli rozjaśnić. I żeby to zrobić, to klikamy nowy pędzel. Pamiętajcie, żeby kliknąć nowy, bo musimy stworzyć kolejny, zupełnie oddzielny filtr do tego. I przy tym filtrze powiększymy sobie ekspozycję i będziemy malować tam, gdzie chcemy rozjaśnić. Czyli tutaj, gdzie ta sukienniczka jest tak jakby zagięcie, jakby idzie w naszą stronę. Czyli wystaje, tam chcemy jej rozjaśnić i tam możemy sobie pomalować właśnie w takich miejscach. Ja oczywiście tutaj tak na szybko coś Wam zasugeruję, gdzie można byłoby to pomalować, ale już przy zdjęciach Wam będziecie pewnie bardziej precyzyjni niż ja w tym momencie. I robimy dokładnie to samo, tylko troszeczkę w drugą stronę, czyli też przechodzimy do Luminance, tyle że będziemy przesuwać ten suwak w prawą stronę, ponieważ chcemy ograniczyć to do świateł. Możemy sobie znowu kliknąć Show Luminance Mask, żeby zobaczyć, gdzie to się pojawia i tu już widzicie, że te obszary były tak naprawdę dość ciemne. One nie były wcale bardzo jasne, były tak bardziej tonami pośrednimi, więc już ściągnięcie na taki obszar powoduje praktycznie całkowite wymazanie tego filtra. Chcemy go trochę zostawić, więc nie będziemy tego tak mocno ograniczać. I możemy sobie też nawet domalowywać jeszcze w momencie, kiedy mamy już włączony ten Show Luminance Mask. Wtedy będziemy lepiej może nawet widzieć, gdzie powinno być, gdzie jest tak naprawdę najjaśniej. I przy tak zrobionej pracy powinniście już widzieć efekt. Ja tutaj wyłączę i włączę to z powrotem. Widzicie, jakiej trójwymiarowości dostały te sukieneczki, jak pięknie wyszły te wszystkie zagięcia. Ta technika jest dość trudna przy wykonywaniu na twarzach. Tu wymaga bardzo dużej delikatności w tym ustawieniu tych pędzli. Dużo większej precyzji i umiejętności malowania po czyjejś twarzy. Ja bardzo rzadko to robię osobiście na dzieciach, na twarzach. Raczej jak już coś, to na jakichś sukienkach, włoskach, jakichś pojedynczych kosmykach. I jeżeli chcecie zobaczyć, jak ja szczegółowo obrabiam takie zdjęcie, jak na przykład widzicie w tym momencie na ekranie, albo inne, które znacie z mojego portfolio, to koniecznie zajrzyjcie na moją stronę iwonapodlaska.com. Tam znajdziecie pod zakładką dla fotografów znajdziecie pojedyncze filmiki oraz kolekcje, czyli te same pojedyncze filmiki zebrane w paczki, tak żebyście mogli oszczędzić trochę pieniędzy przy kupowaniu. I stamtąd możecie nauczyć się, jak edytuję moje zdjęcia krok po kroku. No i oczywiście
Zapraszam Was do mojego kursu Light and Story, który jest nie tylko poświęcony postprodukcji, ale także robieniu zdjęć, gdzie zobaczycie dokładnie, jakich sprzętu używam, jakich technik, jakiego światła szukam, kompozycji i jak dobieram kolory na zdjęciach i tak dalej. Wszystko, cała moja wiedza o fotografowaniu znajdzie się właśnie w kursie Light and Story, także serdecznie zapraszam. I jeżeli podobał Wam się ten filmik i chcecie widzieć więcej na moim kanale, to koniecznie zasubskrybujcie kanał i kliknijcie ten dzwoneczek do powiadomień. Dziękuję pięknie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!